przestań oczekiwać, że w twoim życiu zawsze będzie coś nie tak, że zawsze będziesz z czegoś niezadowolony, że zawsze będziesz czymś rozczarowany, że nawet jak wszystko jest dobrze, to prędzej czy później i tak się wszystko popsuje. Przestań oczekiwać, że zawsze coś w twoim życiu będzie nie tak, że zawsze będziesz z czegoś niezadowolona, niezadowolony. Zamknij sobie teraz oczy. Zamknij sobie teraz oczy. I przypomnij sobie, być może z twojego dzieciństwa ktoś obarczył cię właśnie takim niezadowoleniem. Kto dawał ci do zrozumienia, że nie jesteś taki jak trzeba, że nie jesteś taka jak trzeba, że ciągle robisz za mało, że jesteś niewystarczający, że powinieneś być inny, powinnaś być inna. I popatrz sobie teraz na tą osobę takimi oczami przebaczenia, bo tak naprawdę to też nie jest jej wina. Ona też nie potrafiła inaczej. Też nie umiała inaczej. Więc przebacz tej osobie, że obarczyła cię taką presją niezadowolenia z ciebie. Taką presją rozczarowania tobą. I że uwierzyłeś, że uwierzyłaś, że nie jesteś taki jak trzeba. Że powinnaś być inna. I przebacz również sobie, że obarczyłeś całe swoje życie tak dużą presją niezadowolenia, że nauczyłaś się oczekiwać, że zawsze coś będzie nie tak. Zawsze coś będzie nie tak z tobą, z ludźmi, z życiem, ze światem. Że zawsze się z czymś rozczarujesz, że zawsze będą jakieś problemy, jakieś trudności do naprawienia. Że nawet jeżeli jest wszystko dobrze, to prędzej czy później się wszystko zawali. Przebacz sobie również to, że obarczyłeś świat takim oczekiwaniem. Naprawdę wszystko może być w porządku. I z tobą, i z życiem, i ze światem. Wszystko może być dobrze. I z tobą, i z ludźmi wokół, i z życiem, z twoim światem. Naprawdę możesz się czuć zaspokojony. Możesz się czuć zaspokojona. I w tym zaspokojeniu, w tym spokoju wewnętrznym po prostu się odprężyć. Wszystko może być dobrze. Wszystko może być dobrze. I z tobą, i z życiem, ze światem, z ludźmi wokół ciebie. Wszystko może być dobrze. Ty też jesteś w porządku. W porządku i to wystarczy. I może to wystarczyć. I tobie, i światu, i życiu, i innym ludziom, i Bogu. Może to po prostu wystarczyć. Możesz być zaspokojony, zaspokojona. I w tym zaspokojeniu, w tym spokoju po prostu się odprężyć. Po prostu się odprężyć i po prostu być. Być i pozwolić być i twojemu życiu, i światu, i ludziom wokół ciebie. Po prostu być. Wszystko jest w porządku.
trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Z taką krótką inspiracją do Was przychodzę. Pa, pa, moi drodzy. Hej.